Dzień dobry, Gwint. Święto zmarłych w Gwincie, czyli nowy event od Redów. Kurde, przyszedłem już cały. Na początku próbowałem nagrać to, ale to było trudne. W porównaniu do Mahakamskiego Święta Trunków, który był poprzednio, to było, tak mi się przynajmniej wydaje, być może po prostu było nie na mój umysł, ale było dużo trudniejsze. Zrobiłem to sam, bez jakiegoś tam sprawdzania sobie w internecie. Ale po prostu to mi po prostu sporo zajęło. Gdzieś ten odcinek nie byłby w ogóle do obejrzenia. Bo to kurde męka i denerwowanie się, że coś nie wychodzi, że coś trzeba zmienić. Minusem największym, nie wiem czy to minus, ale jakby tam w tych najtrudniejszych częściach to są, bo o nich głównie mówię, to jest, trzeba zawrzeć jeden schemat. Trzeba każdą kartę wyrzucać schematem. I jeśli gdzieś tam po środku tego wszystkiego popełnisz błąd, musisz wszystko zaczynać od początku. Ale rezultat zobaczysz dopiero na końcu i to w ten sposób. Dużo zależy też od zachowania przeciwnika, czyli komputera. Gdzieś tam z czasem, czym więcej się rozegra, tym łatwiej to idzie i widać, że już brniemy po zwycięstwo. Ale nie mam zamiaru tego pokazywać, bo pewnie męczyłbym się dalej, nie pamiętam tych schematów, które były. Ale pokazać chcę. Chcę nagrać pierwszy, najłatwiejszy poziom, żeby nagrać, pokazać tą historię Regisa na początku. Tą, kiedy jeszcze Regis był zwykłym wampirem. No tutaj mamy, według elfów, raz do roku w Wigilię Saowin umarli przychodzą zza światów i domagają się jadła. Mieszkańcy tu są, nie wierzą w te przesądy. Tym razem jednak mieli przekonać się, że stare legendy zawierają ziarno prawdy. Tak jest. Genialny art tutaj jest świetny. No. Świetne. To co, zaczynamy. Uczta umarłych. Próbowaliście kiedyś wina z Toussaint? To wiecie, że nie ma lepszego trunku. Ale jego picie wiąże się z dużym ryzykiem. I nie myślę wcale o kacu. Otóż wampiry są szczególnie łase na ludzi, którzy opili się wcześniej Est-Est albo Ervelus. Ich krew zyskuje dzięki temu wypornego posmaku. Nutka cytrusów i porzeczki. Przekonali się o tym na własnej skórze mieszkańcy pewnej niewielkiej wioski pod Beauclair. Świętowali akurat koniec winobrania. Tak jest. Ten sam lektor, który był w Mahakamskim Święcie Trunków. Świetny gość, moim zdaniem. Bardzo dobrze dobrany. Chociaż w angielskiej wersji jest lektorem ten sam człowiek, który jest narratorem w The Stanley Parable. I to jednak jest takie inne. No ale nasz polski też jest świetny. Zwiększyła barykadę do 10 punktów, aby wygrać bitwę. Zabija jej wampiry za pomocą chłopów łuczników, a barykadę wzmacnia jej przy pomocy kosynierów. Nie pozwól wampirom tego samego typu atakować zdolności trio. No to nie można doprowadzić do tego, żeby trzy wampiry takie same były po przeciwnej stronie. No, bo to wywołuje, że ta królowa nocy wyskakuje. Tak jest. Co tak stoicie do diabła? Musimy bronić wioskę! Jest. Wrzucamy sobie kosyniera, który... Aha, zaraz po tym, jak on wyrzuci swojego wygłodniałą ekimę swoją. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyć. Tak jest. No, też minusem tego tego eventu jest to, też minusem w sensie trudnością w grze, że w każdym trybie. Za mną! Skoro bydlaki krwawią, znaczy, że można je zabić! W każdym trybie te same karty robią inną rzecz i to jest strasznie mylące.
nadzieję, że uda mi się to wygrać. Tak szczerze nie pamiętam, jak to się robi, ale... Ale wydaje mi się, że ten tryb nie jest, że ten podstawowy tryb nie jest trudny zupełnie. I trzeba się naprawdę postarać, żeby to przegrać. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że się nie mylę. Bogowie! One są niewrażliwe na razy! Diabli wydał wszystko. Jeszcze raz. Głównie o co tutaj walczę? O to, żeby przez dwie jakby te tury, zanim dojdziemy do trio... Nie zanim dojdziemy do trio. Walczę o to, żeby nie stracić karty żadnej. Żeby tym maćkiem z lisich dołów jak najbardziej ocalić te karty. Tak jest. I żeby mi wracały na rączkę. A nie ginęły na stole. W te dni wam jest żyta, czarnik będziemy kosić. Tak jest. O to głównie walczę. A teraz już chyba mogę stracić jednego kosyniera. No. Nie podoba mi się. Teraz dbam o to, żeby nie doszło trio. Zbijam tych dwóch, on mi zabija jednego kosyniera. Ja wyrzucam kosyniera swojego. On mi zbije o jeden punkt barykadę. I ja wyrzucam kosyniera i mamy zrobioną barykadę na 10 punktów. Ale ich się tu rozpleniło. I wchodzi Wesemir do gry. A ty coś za jeden? To nie czas na wyjaśnienia! Rzuć to między bestie, a ja zajmę się resztą! Smoczy sen. Kult smoków jest ważną częścią codziennego życia Zerikani. Nic więc dziwnego, że nazywają swoje uzbrojenie na ich cześć. Tak jest. Pewnie nowa karta w przyszłości. Efekt jest genialny w ogóle. Który nakłada. Udało się! Uciekają! Ktoś nimi kierował. Musimy zbadać, skąd przyszły. Musimy. Tak jest. Więc lecimy dalej. Następna to będzie bicie w bramę. Gdyby nie to, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności w Toussaint przebywał właśnie Wiedźmin, wampiry bez trudu wyrżnęłyby całą wieś i osuszyły ciała chłopów do ostatniej kropelki. Ale Wesemir wiedział, że zwycięstwo jest tymczasowe i wampiry uderzą, kiedy tylko wyliżą się z ran. Trzeba było iść za ciosem i rozpędzić bestię na cztery wiatry. Dlatego Wesemir nakazał chłopom złapać widły i poprowadził ich w stronę owianego złą sławą zamku Tesham Mutna. Bramy były zamknięte na cztery spusty. Tak jest, pukając do bram piekła. Zniszcz bramę, aby dostać się do zamku i wygrać bitwę. Nie pozwól, aby taran został zniszczony przez wampiry. Krasula z Beauclair pozwoli ci cofnąć jednostki do ręki, w tym twojego dowódcę. Jest ważny tip z tym dowódcą, bo to głównie ta krasula do tego jest, żeby tego dowódcę cofnąć. Zniszcz bramy. Widziałem już to bydle! Uważajcie! Jestem królową nocy, spełniam sny mych gości w zamian za drobny posiłek. Lecimy z tym na start. Musimy dostać się do środka! Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Strachu ciachu i po strachu. Teraz wyrzuciłbym Wesemira. Atakują z powietrza! Żeby mi wrócił jak najszybciej na rękę. Cię taran! Brama musi upaść! Teraz bym cofnął krówkę. Krówką cofnąłbym tego pana do nas z powrotem. Tutaj generalnie nie miałem większego pomysłu. To jest spore kombinowanie na tym trudniejszym trybie. A tutaj to po prostu trzeba jak najbardziej dbać o to, żeby te horda, te Ekkimar nie doszła na ten pierwszy rząd. I to jest główna rzecz, jaką trzeba zrobić tutaj. W sensie, o jaką trzeba dbać, żeby te kimy nie doszły. Ważne jest to, że ona jak wskoczy jeszcze, to nie zada obrażeń dopiero na następną turę. Obrażenia zada. Tnijcie je w skrzydła! Tak jest, panie Wesemir. Pan sprząta teraz wszystkie kimy. Wesemir rzuca rozdarcie na rząd. No dobra.
to boli. To boli. I teraz, co ja zrobiłem? Ja bym rzucił teraz maczka i posprzątał cały stół. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś głupie. Będzie śmiesznie, jak to przegram. O, tak bym to wysprzątał. W porządku. Teraz rzuciłbym ocalenie bramy. Tutaj. Aha, w sensie tak i tak. Ocalenie bramy, ocalenie tarana, nie bramy. Bramę chcemy zniszczyć, nie ocalić. No i to już będzie mnie biło na spokojnie tutaj. Nie ma już takiej spiny z tym. Wyrzucamy kosynierów na pierwszy rząd, żeby taran bił jak największe obrażenia. Ok. Analogicznie robimy dalej to samo. Karkain. Też pewnie będzie nowa karta. Najszkradniejszy wampir, jakiego przyszło mi oglądać na oczy. Fajnie, nie widziałem, że tego wygląda. No tutaj wygląda jak taki żuczek dla mnie. Taka, tutaj jakby mucha taka wielka. Tutaj te, takie ten, no to jednak nie były oczy, tylko jakieś... Nie wiem, co to jest. Nie chcę wiedzieć, co to jest. Co teraz? Nic, bo to jakby nie działa. To tylko uderza i może losowo uderzyć chyba. Bo to... Losowego, dokładnie. Może losowo uderzyć w prowizoryczną balistę i będzie nam smutno, jak ją stracimy. Ale to jest totalnie losowo i nie zdarzyło mi się, żeby on mi ją zniszczył kiedykolwiek. No, ona zjada chyba najniższą jednostkę na pierwszym rzędzie. Zrani... Losowego, ok, czyli może też taran zranić. No ale jak widać to... Aha, powinienem jeszcze Wesemira rzucać. Ale dobra, to już tam. Chyba zrobię to mimo wszystko, bo sporo kart mam. Wesemir się cofa, o czym zapomniałem trochę. Nie podoba mi się to. No, do tego też powinienem rzucać na drugi rząd. Chłopa łucznika, no ale trudno. No ale trudno. Dobra, wygraliśmy. Barbarzyńcy. Wygraliśmy. Uf, Karan zniszczył bramę. Nasza szansa! Brama padła! Szybko! Do środka! No, chodźcie, sukinsyny. Wrzeszczy. I niestety. Wiedźmin stracił przytomność. Musimy sobie radzić sami. Niefortunnie, niedobrze. Dobra. No i ostatni, rządza krwi. Wieśniakom udało się przedostać do zamku, ale odtąd byli zdani na siebie. Jakie mieli szanse na zwycięstwo bez pomocy Wiedźmina? Niewielkie, rzecz jasna. Zwłaszcza, że bestią przewodził ogarnięty rządzą krwi wampir wyższy. Przerażeni chłopi usłyszeli, jak Bruksy wymawiają jego imię. Emiel Regis Roelek, Tertiew Godefroy. Szanuję za wymówienie całego nazwiska Regisa. To jest jakby, jestem ciekawy, ile było prób na początku, żeby to zrobić. Regis zawsze transformuje się na początku rundy, zmieniając swoje zdolności, a także reaktywuje się. Czyli zawsze odpali tą kartę. To wam pokażę, jak można to wykorzystać. I tak samo trzeba to wykorzystać w tym trudniejszym trybie. Jeśli Regis stworzy szczury w twojej talii, dobieranie kart stanie się ryzykowne. Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym dobrał szczura, więc jakby to jest chyba rada gdzieś tam, możliwe, że to jest zbugowane, że te szczury się po prostu pojawiają na spodzie talii po prostu. Katakany wyjątkowo upodobały sobie krew krasul z Bokle. Wykorzystaj to. I to jest też bardzo ważne. Że zawsze w te krasule biją katakany. Wyłaź! Wiemy, że tu jesteś! Dostała do domu. Doskonale. Tak. Wybaczcie bezpośredniość, ale wasz zapach jest oszałamiający. Oczywiście mamy, on rzuca nam mgły na wszystki ten, my mamy jednego mglacza. Kucharza. Oj, damy im bobu z czosnkiem i koperkiem. Tak jest. Teraz możemy sobie wyrzucić to. Więcej
Chcę więcej krwi. To nam kradnie jednego. W ogóle przez Gwentapa się buguje, bo tak generalnie to jest ciemny ekran. O, zabrał nam to. Zazwyczaj zabiera kucharza. Ciekawe, nie zdarzyło mi się, żeby mi zabrał tego. No to bez różnicy, powiedzmy. No i on swoje wrony tutaj odpala. Teraz my możemy to rzucić. Tak jest. Możemy się umocnić. Teraz ważne, żeby go przebijać w każdej, żeby on w końcu spasował. Aha, to zapomniałem o tej karcie. To nic. To nic, nadal go przebijamy. On coś tam nam zje. My możemy jeszcze to wyrzucić. Trzymam krasulę i... Ciekawe. Nie miałem takiej sytuacji jeszcze. Trochę jestem... Trzymam krasulę na ostatnią turę. Chyba to wyrzucę. Zwyczaj mi pasował już. Ciekawe, że gra dalej. Okej. Okay. Jakby mnie to nie boli. Chyba. Mam nadzieję, że to zrobię mimo wszystko. Nie będę miał strzelców na ostatnią. Okej, okay, to ja teraz spasuję. On mi uderzy w tarczy i wygrałem rundę i on nie ma kart. Kurde, rozegrałem go jeszcze lepiej jak ten. I teraz mogę na spokojnie spasować, bo on na bank rzuci Regisa swojego, czyli przyzwa je te szczury. No. Twoja krew jest wyborna. Dziękuję. To miłe. Krasulki. My spasujemy, on tego Regisa wyrzuci. Będzie miał delikatny deficyt kart. Ciekawe, bo jakoś inaczej widocznie grałem wcześniej, bo nie miałem takiej sytuacji, żeby go w pierwszej rundzie wyrzucić totalnie z kart. Zazwyczaj to działało inaczej. Trochę ma tych wron, nie powiem. Jeszcze. Jeszcze. Trochę ich ma. Kurde, no strasznie dużo punktów zrobi. Teraz się zastanawiam, czy to na pewno wygram. Niech lecą krasule póki co. Więcej krasuli. Mogę teraz sobie wyrzucić tego parobka. Kurde, nie wiem, czy to wygram, teraz się zastanawiam. Okej, on mi coś tam zje. Ja teraz to wyrzucę. Czy maczko? Nie, wydaje mi się, że mi się uda, ale... Ale jeszcze się okaże. Teraz się wycofać! Za mną! Jesteś silniejszy niż pozostali. Dobrze. Generalnie nie wydaje mi się, że... Bo ta karta ma trzy warianty. Mogę zrespić sobie trzy najsłabsze jednostki stali. Mogę wzmocnić o 10 najsilniejszą jednostkę stali i ją zagrać. Lub stwórz brązowego parobka i daj mu tarczy. Nie wydaje mi się, żeby było coś lepsze niż ta opcja. Trzeba było słuchać mojej baby. No, bezmyślnie rzuciłem to. Mam nadzieję, że to nie zaważy, ale nie raczej. Kosynier. 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 Trzeba było słuchać mojej baby. No i jeszcze raz to samo. No to trudne nie było. Wybaczcie, nieco kręci mi się w głowie. Muszę usiąść. Atakuj się teraz! Jest pijany! Co wy robicie? Idioci! Trzeba go poćwiartować i zakopać! Szybko! No po tym to dopiero będzie bolała głowa. Tak jest. I zrobione. Jak mówi przysłowie, częste picie skraca życie. Regis w bolesny sposób przekonał się o jego słuszności.
Z początku wydawało się, że nic nie może go powstrzymać. Ale wampir pił i pił, niepomny na odurzające właściwości przesączonej alkoholem krwi. W końcu Regis padł na ziemię bez ducha, a chłopi wykorzystali okazję i porąbali go na kawałki i zakopali. Oczywiście to było za mało, żeby zabić wyższego wampira, ale dość, aby przekonać go do abstynencji. Tak jest. Czemu Maćko jest tutaj z Nilfgaardu i w ogóle epilog jest nilfgaardzki? Nie wiem dlaczego, ale genialny, genialny event. Mam nadzieję, że jak najwięcej tego będzie. Jest to trudniejszy niż Mahakamski Festiwal i dobrze, bo musiałem się kurde trochę pogłowić i o to właśnie chodzi. Nagrody są średnie, ale no powiedzmy, że nie o nagrody chodzi, tylko o tą właśnie dobrą zabawę przy tych eventach. Zastanawiające jest to, że to kolejny event jest, ma związek z alkoholem. Jakby Redzi, jeżeli macie jakieś problemy alkoholowe, to jak najbardziej możecie zgłosić się do specjalisty i porozmawiać z nim na ten temat. A jeśli nie macie i to po prostu jest śmieszne, to szanuję, szanuję bardzo. Dzięki wielkie za ten event, był genialny. Czekamy na więcej, czekamy na fabułę. Dzięki bardzo, cześć.